kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Przepraszam za małą przerwę, ale jak słyszycie, nadal jestem przeziębiona, choć minęło już 2 tygodnie, odkąd mnie dopadło, ale postanowiłam, że czas najwyższy wrócić do Was z nowym filmem. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców. Będą to najlepsze kosmetyki, najczęściej stosowane przeze mnie kosmetyki w okresie letnim, wakacyjnym. Także jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i nie przedłużając, zaczynamy. Zacznę od produktu, który powinien być moim ulubieńcem już dawno, dawno temu i nie wiem, dlaczego tak się nie stało, bo używam go naprawdę bardzo często, praktycznie przy każdym moim makijażu musi być w użyciu paleta od Pupy. Jest to paleta do konturowania, która zawiera w sobie 2 kolory, bronzera, rozświetlacz oraz puder neutralny, taki korygujący, tak zwana gumka. Uwielbiam ten produkt, kupiłam go dawno, dawno temu, bo na początku tego roku, więc od tego czasu namiętnie go używam. Jak widzicie, jest już mocno zużyty rozświetlacz i jeden z 2 bronzerów, czyli jak możecie się domyślać, tych 2 odcieni używam najczęściej. Uważam, że ten bronzer, ten odcień bronzera jest mega idealny dla mojej karnacji. Jest chłodny, ale też bez przesady, w razie czego jest również taki cieplejszy brązik, który od czasu do czasu też stosuję, ale to już naprawdę w wyjątkowych sytuacjach. Często również sięgam po tą gumkę, neutralny kolor do poprawek, do rozjaśnienia tutaj dolnej części żuchwy. No i jak widzicie, rozświetlacz również często u mnie jest w użyciu. Niestety, no paletka już się powoli kończy, ale myślę, że kolejna trafi w moje ręce. Ja kupiłam ją na jakiejś promocji za około 70 zł, a w regularnej cenie on kosztuje nawet 90-100 zł ta paleta, więc trzeba tak naprawdę polować sobie na promocję. W październiku, z tego co się już dowiedziałam, będzie kolejna promocja w Rossmanie na kolorówkę, także warto się nią zainteresować. Na pewno też będę jeszcze robić osobny filmik na temat tego, co polecam kupić na tej promocji. A tymczasem paleta Ready for Selfie jest u mnie hitem od dobrych kilku miesięcy, więc czas najwyższy, abym Wam ją tutaj pokazała. Kolejny mój ulubieniec z kategorii makijaż to Dark Panda BB Cream z filtrem SPV 50 od marki Skin 79 w bardzo jasnym, przyjemnym odcieniu, o naprawdę dobrym kryciu produkt z filtrem. To jest bardzo ważne, bo ja bardzo często zapominam o stosowaniu filtrów, szczególnie właśnie w wakacje, lato, kiedy słońca nie brakowało, więc w momencie, kiedy ja się bardzo śpieszyłam, to używałam właśnie tego kremu BB ze względu na to, że ma też ten filtr już w sobie, ale swoją drogą jest to naprawdę bardzo dobry produkt, bardzo fajnie kryje, nawilża. Jedyny jego minus, a właściwie jest to już tu umieszczone na opakowaniu, jest to produkt rozświetlający, a to rozświetlenie według mnie odrobinę jest za mocne, więc zawsze musiałam go przypudrować, ale to jakby taki maleńki minusik, więc nie ma z czym się tutaj przejmować. Produkty teraz są, z tego co widziałam, w bardzo dobrych cenach. Ja wykańczam już, tutaj mam dosłownie na dnie moją tubeczkę 30 ml, więc pewnie się skuszę. Z tego co widziałam, one kosztują teraz około 30 zł, więc warto się nim zainteresować, bo myślę, że jest to jeden z lepszych kremów BB, jakie miałam okazję kiedykolwiek stosować. A filtr przyda się nie tylko w wakacje, także warto się na niego skusić. Jeśli chodzi o ten odcień, on jest dość jasny. Ja odsyłam Was do bloga, gdzie pisałam o nim osobny wpis. Robiłam porównanie z innymi znanymi Wam na pewno produktami, podkładami, także możecie sobie porównać kolor. I ogólny minus tego produktu jest to, że dostępny jest tylko w 3 odcieniach, więc naprawdę trzeba się wstrzelić w ten konkretny odcień, ale myślę, że ten jasny będzie pasował większości z Was, bo on też ma tendencję do tego, że przystosowuje się do karnacji, do jasnej cery, także jak najbardziej warto się nim zainteresować. Ponownie produkt, którego namiętnie używam od dobrych kilku miesięcy i miałam to sprawdzić, ale tego nie zrobiłam, czy on czasem nie był już raz na liście moich ulubieńców, czy to tutaj na kanale, czy na blogu.
no nic, może się powtórzyć, a świadczy to tylko o tym, że nadal bardzo, bardzo lubię stosować ten korektor, a mowa tutaj konkretnie o Instant Age Rewind korektor od Maybelline w kolorze Fair Clair, czyli ten najjaśniejszy. Z tego co widziałam, ja go nigdzie nie jestem w stanie złapać, bo wszędzie jest ten, ten druga wersja tego korektora. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale coś z oczami. Tu Wam wyświetlę mniej więcej ten produkt i ja powiem Wam szczerze, że nie jestem pewna, czy to jest ten sam korektor. Jeśli któraś z Was używała tego i tego, który widzieliście tutaj przed chwilą na zdjęciu, to dajcie mi znać, czy te korektory się czymś różnią, bo powiem Wam szczerze, że tego nie mogę nigdzie złapać, a jak widzicie, on już jest tutaj troszeczkę na wykończeniu, co prawda może nie do końca na wykończeniu, 1/3 opakowania, ale już wiem, że na pewno sięgnę po niego ponownie. Lubię go właśnie za to opakowanie, dzięki któremu zużyję produkt naprawdę w 100%, to jest mega fajne, a przy okazji ta gąbeczka, którą nakładamy, jest bardzo wygodna w aplikacji i korektor daje świetne wykończenie, pięknie kryje, także dla mnie to jest absolutny hit. No i odcień jest również rewelacyjny, on jest zawsze odrobinę jaśniejszy od mojego podkładu, więc jak daję go pod oczy czy na czoło, to dodatkowo takie mini konturowanie twarzy, więc jak najbardziej na plus, ja go polecam i koniecznie dajcie mi znać, czy kojarzycie ten produkt i ten, który tutaj Wam pokazałam, czy to są dokładnie te dwa same korektory, czy te korektory to są dwa różne produkty. Okej, mamy tutaj nieco kolorówki. Dla odmiany zazwyczaj w pielęgnacji więcej tych ulubieńców się trafia, a tym razem większość kolorówki. I teraz pokażę Wam bardzo fajny puder, którego namiętnie używam od dobrego miesiąca, prawie dwóch. I jest to puder z AA z serii Wings of Color Dust Matte Loose Powder. Jest to puder w kolorze 20 transparentny. On tutaj w opakowaniu ma jasno-beżowy kolor, ale on na skórze jest całkowicie transparentny. Jest bardzo fajnie, drobniutko zmielony, bardzo przyjemny w dotyku i piękne daje wykończenie. Nie zbiera się w załamaniach, w zmarszczkach, nie roluje się, pięknie utrzymuje mat. Dla mnie naprawdę sprawdza się świetnie i warto się na niego skusić. Z tego co się orientuję, jego cena będzie oscylować w okolicach 60 zł, tak myślę. Także warto przyczaić się na jakąś promocję i się na niego skusić, bo myślę, że jest naprawdę warty uwagi. Bardzo podoba mi się też jego opakowanie, które w środku ma taki mniejszy otwór. Ta siateczka na puder nie jest na całe opakowanie, więc ten puder nie wysypuje się tak dużymi ilościami, więc to jest dla mnie na plus. A tutaj to wieczko bardzo fajnie ugniata ten puder, że on nam tutaj po całym opakowaniu nie lata. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi i to jest też plus tego produktu. Ostatni ulubieniec z kategorii makijaż to pomadka matowa marki Deborah Milano Fluid Velvet Matte Lipstick w kolorze 08 Vienta La Vendita. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Nie jest to produkt, który trzyma nienaruszone usta przez cały dzień, nie ściera się czy cokolwiek, ale bardzo często nosiłam ten produkt właśnie w okresie wakacyjnym ze względu na jego kolor. Nawet w tej chwili mam go na sobie. Kolor uważam, że jest mega, mega, mega uniwersalny. Do każdego mojego szalonego makijażu pasuje, więc to jest jego duży plus. I bardzo podoba mi się ten aplikator, który jest co prawda podobny do innych produktów tego typu, ale pracuje mi się nim o niebo lepiej niż przy innych pomadkach, więc uważam to za plus. Przy okazji nie czuć w ogóle tej pomadki na ustach. Ja nie lubię, kiedy ona zastyga tak mocno na ustach, dzięki czemu też nie przesusza tych ust, a trwałość powiedzmy jest w okolicach 4 godzin, też w zależności od tego, co jecie. Ja nie mam problemów, żeby sobie gdzieś tam w ciągu dnia poprawić makijaż, także dla mnie trwałość nie jest tutaj głównym kryterium wyboru, a kolor jest naprawdę obłędny i naprawdę mega, mega często używałam ten produkt, także zasłużył na miano ulubieńca ostatnich miesięcy. Jeśli chodzi o pielęgnację, to ulubieńcami zostały tylko 3 produkty, co jest dość dziwne, jeśli chodzi o mnie. Pierwszy z nich to maseczka
marki Medihel. I jest to jedna z naprawdę wielu maseczek, które ja uwielbiam tej marki. Po prostu nie ma tej, takiej maski od Medihila, która by się u mnie po prostu nie sprawdziła. Ta ostatnio, w ostatnim po prostu czasie oczarowała mnie jakoś tak wyjątkowo. Oprócz tego, że świetnie działała, to jeszcze miała bardzo taki przyjemny zapach. I to sprawiło, i tak się stało, że też w ogóle opakowanie zachowałam od maseczki, czego zwykle nie robię, więc tutaj mogę Wam pokazać. Ta konkretnie jest Tea Tree Care Solution Essential Mask. I już tutaj Wam powiem, jest to maska kojąco ujędrniająca z drzewem herbacianym. Ta, jak i inne maski w płacie od Medihila sprawdzają się naprawdę rewelacyjnie, więc z czystym sercem mogę ja Wam polecić. Naprawdę są jedne z lepszych, jakie miałam okazję stosować i bardzo chętnie wracam do tych masek. I co? Także koniecznie musicie wypróbować. Teraz czas na produkty do włosów, bo jest ich aż dwa. Pierwszy z nich, nad którego pojawieniem się w ulubieńcach zastanawiałam się dłuższą chwilę, bo z jednej strony bardzo go lubię, a z drugiej strony nie lubię jego zapachu. Ale uznałam, że zapach nie może tutaj być głównym kryterium decyzyjnym, więc ostatecznie produkt znajduje się w moich ulubieńcach ostatnich miesięcy. Jest to Sisa Oil. I jest to olejek wzmacniający włosy, przyspieszający ich porost, tworzenie się nowych cebulek, nowych włosów i powiem Wam szczerze, że działa. Nie będę Wam teraz tego udowadniać, ale naprawdę mam taką masę nowych włosów na głowie, że jak sobie spinam w koka włosy, to po prostu z każdej strony mi te włosy odstają. I z jednej strony bardzo mnie to denerwuje, bo nie wygląda to jakoś super estetycznie, szczególnie, że tych włosów jest dużo i są króciutkie, więc ciężko je ogarnąć, a z drugiej strony cieszy mnie ten fakt, że te włosy się pojawiają, że rosną. I tak jak wspomniałam, minusem tego olejku jest taki bardzo, bardzo orientalny zapach. Ja już się do tego przyzwyczaiłam, ale nie jest to mój ulubiony, moja ulubiona nuta zapachowa. Ale do przyzwyczajenia się, także taki drobny minusik. Jest to produkt, który nakładamy przed myciem włosów, tak na godzinę przed kąpielą, przed myciem włosów. Wcieramy sobie go w skórę, w głowy, a potem już normalnie myjemy włosy. I stosujemy go, ja go stosuję przed każdym myciem, czyli tak co drugi, co trzeci dzień. I stosuję go już 1,5 miesiąca, myślę, że będzie gdzieś tak. I naprawdę zauważyłam rezultaty. Też ta skóra skóra głowy jest taka oczyszczona, więc dla mnie to jest dodatkowy plus. Więc z przyjemnością mogę Wam go polecić. Oczywiście nazwy pełne wszystkich produktów znajdziecie w opisie, gdybyście byli zainteresowani. Także tak, ten produkt pewnie ciężko będzie Wam znaleźć, ale jest na stronie healthy.pl dostępny, także też Wam podlinkuję, gdybyście byli zainteresowani, bo na przykład szukacie czegoś wzmacniającego włosy, przyspieszającego ich porost, to koniecznie musicie sobie go wypróbować. A może i sam zapach Wam przypadnie do gustu, bo może lubicie orientalne zapachy. Ostatni produkt w ulubieńcach to Kipak, nie wiem jak to się czyta, Color Therapy od Joico, Luster Look Multi Perfector Daily Shine and Protect Spray. Jest to dwufazowy olejek do włosów w sprayu. Jego stosuję zawsze po myciu włosów, po osuszeniu już ich ręcznikiem, choć zdarza mi się stosować go też na suche włosy. Jest to fajny, pielęgnujący produkt, który naprawdę zmiększa te włosy, dodaje im blasku i naprawdę włosy wyglądają lepiej. Nie jest to produkt drogeryjny, także nie dostaniecie go w Rossmana, Hebe itp., więc musicie sobie po prostu w internecie poszukać. Na pewno na stronie Joico go dostaniecie i też nie należy to ten produkt do tanich kosmetyków, więc musicie od razu mieć to na uwadze, ale naprawdę gładkość i miękkość włosów. Moje włosy są teraz w dużo lepszej kondycji niż były 2 miesiące temu, także dla mnie jest to jednoznaczne z tym, że produkt się sprawdza bardzo dobrze, a moje włosy są mega, mega wymagające, szczególnie od częstego farbowania, więc dla mnie to jest bardzo ważne, żeby stosować dobre kosmetyki i akurat na cenę nie zwracam uwagi.
Też taka ciekawostka, ja mam go dostępnego, też mogłam go wziąć, żeby Wam pokazać w mniejszej wersji, takiej torebkowej. Właśnie na wyjazdach mi się mega sprawdza. Także jeżeli macie ochotę sobie go wypróbować, to możecie też sięgnąć właśnie po tą mniejszą wersję, tak dla spróbowania, że tak powiem. Produkt jest wydajny, więc myślę, że i ta mała wersja starczy Wam spokojnie na miesiąc stosowania, żebyście mogli sobie przetestować. Ok, przebrnęliśmy przez wszystkich moich ulubieńców wakacyjnych, letnich, sprzymierzeńców mojej pielęgnacji, mojego makijażu. Jestem ciekawa, czy któryś z tych produktów znacie, używacie i może tak samo jak u mnie Wam się sprawdzają i są Waszymi ulubieńcami. Dajcie znać, czy lubicie oglądać w ogóle ulubieńców, czy jest to ta kategoria filmów, którą chętnie po prostu oglądacie. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że już niebawem. I co? Do zobaczenia. Pa, pa!